Tu Karolina. Tak się składa, że wiele z Was uważa mnie za osobę bardzo dobrze zorganizowaną. Stąd w ogóle dzisiejszy film, czyli film o moich sposobach na organizację i zarządzanie czasem. Ale muszę się przyznać Wam szczerze, że z natury jestem osobą bardzo chaotyczną i roztrzepaną. I to prawda, dzięki mojemu systemowi organizacji jestem w stanie zapanować nad życiem i mniej więcej wiedzieć, co się wokół mnie dzieje, ale sama przeszłam długą drogę i na co dzień naprawdę zdarzają mi się mega duże wpadki, bo często mam w ogóle głowę w chmurach i zupełnie nie potrafię nadążyć na to, co się wokół mnie dzieje. Także chciałam Wam tylko to wyjaśnić na początku, że nie jestem jakąś idealnie zorganizowaną osobą z natury, która po prostu ogarnia swoje otoczenie bez problemu, ale może nawet przez to łatwiej było mi wpaść na pomysł na dzisiejszy film, bo po prostu wiem, co trzeba zrobić, żeby zapanować nad tym wszystkim. Mam szczerą nadzieję, że te moje porady komuś się przydadzą i pierwsza z nich to cele tygodniowe, wyznaczanie sobie rzeczy do zrealizowania w ciągu tygodnia i to jest taki czas umowny, bo może to oznaczać na przykład w moim przypadku jakiś dany okres, czyli na przykład mam tydzień albo dwa tygodnie do jakiegoś wyjazdu. Zazwyczaj właśnie u mnie to jest od wyjazdu do wyjazdu, albo na przykład do jakiegoś zaliczenia, do jakiegoś egzaminu, do jakiejś ważnej rozmowy. I wtedy przygotowuję sobie taką listę wszystkich rzeczy, które muszą do tego czasu być zrobione. Jeżeli macie ochotę być jeszcze bardziej szczegółowi, to możecie sobie to podzielić na kategorie, tak? Bo to mogą być cele z różnych dziedzin życia. No ale to każdy ma te sfery zupełnie odmienne, więc nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w detale. I to jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa absolutnie tutaj jest banałem, bo teraz robią to prawie wszyscy, czyli robienie sobie list, tak zwanych to-do lists, codziennie. I to zależy od Was, czy macie ochotę sobie ją robić rano, czy robić sobie ją dzień wcześniej. Ja zazwyczaj robię sobie takie listy w ogóle tydzień wcześniej, tak? Czyli że w weekend sobie siadam i patrzę sobie dokładnie, co muszę zrobić każdego dnia. W moim przypadku to może być na przykład nagranie filmu, zmontowanie filmu, przygotowanie obiadu, zrobienie dla Was posta, pójście na jakieś zajęcia, fizyczne spotkanie się z kimś. Tysiąc różnych rzeczy, ale ja często też bardzo szczegółowo to opisuję, typu, że na przykład muszę się umalować, albo muszę umyć włosy, albo muszę zrobić śniadanie, bo po prostu lubię mieć wszystko wyszczególnione, także szczególnie, jeżeli mam napięty grafik od rana, albo mam mało czasu, żeby się ze wszystkim wyrobić, to lubię mieć krok po kroku to rozpisane, żebym też odhaczając to wszystko w miarę robienia czuła, że ten progres jest i że jestem na dobrej drodze, żeby się ze wszystkim wyrobić. Kolejna bardzo, 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 bardzo ważna zasada to, żeby nie brać sobie na barki za dużo. Ja przynajmniej odczuwam tak duże rozczarowanie nad sobą, jeżeli nie uda mi się zrealizować tego, co sobie wymyśliłam na dany dzień, że po prostu nie robię sobie tego, bo wiem, jak będę się potem czuła. O wiele lepiej jest zaplanować sobie na ten dzień nieco mniej i potem na przykład odhaczyć coś z dnia następnego. To jest bezcenne, to jest wspaniała satysfakcja, ja to uczucie po prostu uwielbiam. Albo po prostu dokładnie znać swoje możliwości i wypełnić sobie ten dzień tak, że wiemy, że to wszystko uda nam się zrealizować, bo wywierając na sobie taką zbyt dużą presję, po prostu jeszcze bardziej się stresujemy, a to nie o to chodzi, ale jeżeli Wam też się to zdarzy, to też nie róbmy z tego tragedii. Tak, nie każdy, nie zawsze jest dokładnie tak, jak sobie to wszystko zaplanujemy. Zasada czwarta to uwzględnienie w naszym planie, w naszej liście na dany dzień czasu wolnego. Nie macie pojęcia, jak bardzo ważne są przerwy. Jest na ten temat mnóstwo badań i dużo bardzo fajnych systemów w ogóle właśnie robienia sobie takich bloków pracy i bloków odpoczynku, ale ja tutaj jakoś nigdy tego nie zgłębiałam. Po prostu pamiętajcie, że nie można cały czas pracować na wysokich obrotach. To po pierwsze dla tych z Was, którzy są pracoholikami i perfekcjonistami, ale z drugiej strony jest to też dobra rada dla leni. Dlatego, że jeżeli wiemy, że do godziny
13:30 musimy pracować nad danym esejem, a potem między 13:30 a 14:00 mamy czas wolny na obejrzenie sobie odcinka serialu albo na jakiś spacer, to też wiemy, że musimy być konsekwentni i do tej 13:00 musimy siedzieć i sobie to pisać. Tak samo taka przerwa może być dla nas swego rodzaju motywacją, żeby się szybciej uporać z pracą. Jeżeli nie działa na Was system godzinowy, to na przykład system zadaniowy, czyli jeżeli skończę, mogę iść sobie zjeść kawałek ciasta. To jest dobry, wiem. Albo jeżeli skończę, to lecę obejrzeć filmik na YouTubie, albo idę sobie do sklepu coś kupić, albo nie wiem, spotykam się z koleżanką. Także pamiętajcie, bardzo ważne są przerwy, też po to, żeby umysł odpoczął, ale właśnie też po to, żeby wprowadzić taki system nagradzania się za dobrze wykonaną pracę. I ostatnia zasada, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, to nie przekładajcie, nie wypierajcie, nie odkładajcie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja mam coś takiego, że mój system wyparcia jest bardzo dobry i potrafię czasami jakiś problem położyć sobie gdzieś z tyłu głowy i kompletnie udać, że on nie istnieje. Tak często mam w relacjach międzyludzkich i potrafię być męcząca przez to, ale to jest bardzo złe. Musimy nauczyć się stawiać czoła odpowiedzialnościom, bo po prostu lepiej nie będzie, bo im dalej w las, tym bardziej pogrążamy się w zaniedbaniu. Także nie przekładamy, jeżeli musimy zrobić coś, czego bardzo nie lubimy, począwszy od czegoś tak błahego, jak obranie ziemniaków, to i tak ziemniaki się same nie obiorą, a skończywszy na przykład wykonaniu jakiegoś ważnego telefonu. Po prostu przekładanie sprawi, że i tak będzie jeszcze gorzej, a jeżeli zrobicie to z marszu, to będziecie mieć to z głowy i będziecie mogli sobie to odhaczyć, czyli największa satysfakcja i wszyscy są szczęśliwi, więc nie przekładajcie. To są już wszystkie moje porady na organizację czasu. Wiem, że podałam to w dużych ogólnikach, bo chciałam dać Wam taki mały zarys tego, jak ja staram się panować i organizować swoje życie na co dzień. Jeżeli przyjdą mi do głowy jakieś kolejne pomysły, na pewno się nimi z Wami podzielę. Jeżeli macie ochotę, abym weszła jednak bardziej w szczegóły, jak dokładnie to u mnie wygląda, na przykład w przypadku studiów, dajcie mi o tym znać. A teraz ja proszę Was, żebyście napisali mi, jakie są Wasze sposoby na organizację czasu i jak sobie radzicie z lenistwem czy Waszym roztrzepaniem. A teraz się z Wami żegnam i dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!